Mamy już nowy, kolejny rok, stąd na samym początku warto sobie zadać pytanie. Kto jest według Ciebie najważniejszy? No, wielu ludzi niestety odpowie, że ja sam, że to ja jestem w centrum świata, że to wokół mnie mają się kręcić wszyscy inni ludzie, rzeczy, a może nawet księżyc, słońce i tak dalej. Biorąc jednak pod uwagę, że umierają nawet papieże, a świat jakoś się nie zatrzymuje, fajerwerki są odpalane, ludzie tam robią różne rzeczy, słońce świeci, zachodzi i tak dalej, trzeba jednak racjonalnie przyznać, że chyba to nie ja, nie ty, nie my, nie człowiek jest w centrum wszechświata. By odpowiedzieć na to pytanie, kto jest najważniejszy, chciałem Wam przeczytać czy przypomnieć krótką historię, co się stało, kiedy on umarł. Świat, można powiedzieć, dzieli się na dwa porządki. Materialny i ponadmaterialny, czyli fizyczny i metafizyczny. I jeśli otworzycie sobie Ewangelię Łukasza, 23 rozdział, to zobaczycie tam spotkanie dwóch światów. Świata materialnego i świata duchowego, reprezentowanego przez świątynię. Świątynię żydowską, nakazaną przez samego Boga. I jak zachował się świat materialny w momencie, kiedy Jezus Chrystus skonał na krzyżu? Stanęło słońce. Nie na 2-3 minuty, na 3 godziny zaległa ciemność, można powiedzieć od południa do 3 po południu. Słońce zostało zaćmione, ziemia pogrążyła się w ciemności. Świat materialny, można powiedzieć, stanął, bo słońce, można powiedzieć, reprezentuje świat materialny i źródło. Jeśli chodzi o świątynię, zasłona świątyni rozdarła się na dwoje. Skończyło się oddzielenie sakrum i profanum. Te dwa światy stanęły w miejscu fizyczny i metafizyczny, bo Jezus skonał. On jest najważniejszy.